Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Polaku, Polko, nie głosuj na socjalistów. Nie głosuj na socjalistów 3 listopada. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dla Trumpa teraz będzie następne 4 lata, druga kadencja. No i pytanie jest, czy on będzie miał drugą kadencję. Demokraci w sumie teraz mieli te swoje spotkanie, mieli swoją tą konwencję. Oficjalnie go namaścili na... Był kandydatem, będzie startował w wyborach prezydenckich przeciwko Trumpowi. No wszyscy śpiewali na jego temat, wszystkie przywodniki, przymiotniki, jakie mogli użyć, to użyli. Jaki on jest wspaniały, jaki odważny, jaki doświadczony. No wszystko, co można dobrze powiedzieć, no to właśnie o nim powiedzieli. Problem jest taki, że to jest staruszek, starszy niż Breżniew. W polityce jest prawie 50 lat. Kiedy szedł do polityki, no to człowiek, przeciwko któremu startował ten polityk, miał 62 lata i Biden powiedział, że 62 lata to już trzeba politycznie iść na emeryturę. Teraz miałby 78 lat, kiedy by zaczynał drugą kadencję, jeżeli teraz by wygrał. Ale w zasadzie nic powiedzieli, jaka ma być Ameryka. Nic nie powiedzieli, co ma się dziać, nic nie wspomnieli o aktualnej sytuacji. No i teraz Republikanie mają swoją konwencję, mają swoje spotkanie. No to jest takie, można powiedzieć, formalne, no bo nie ma przeciwnika politycznego. Paru kretynów starało się być, mówiło, że będzie kontrkandydatami na prezydenta, no ale to też wbijanie sztyletu w plecy, jeżeli z tej samej partii wychodzi kontrkandydat, no to trzeba być naprawdę bydlakiem politycznym, żeby to robić, no albo zdrajcą, no. Było paru takich zdrajców, no i na tyle byli głupi, że mówili, że możliwe, że będą startować. Ale to jest, tacy ludzie po prostu nie powinni być wybierani, no ale część mimo wszystko ich popiera. Demokraci, socjaliści to chcą zrobić takie referendum, takie wybory na temat charakteru Donalda Trumpa, tego, jaki on tam jest, jakie miał jego życie. Ale wszystko właśnie przez te cztery dni, no to nic nie mówili o życiu codziennym Ameryki. No, rzucali takie różne informacje, ogłoszenia, takie slogany na temat przemocy z użyciem broni, ogłoszenia na temat emigracji, slogany na temat zmian klimatycznych, slogany na temat niesprawiedliwości społecznej i rasowej i tak dalej, i tak dalej. No w sumie trochę to przekonuje tą młodzież. No ta młodzież to już jest przekonana, no bo te szkoły, koledzy od 45 lat, 50, nawet 60 lat, no to po prostu pompują ten socjalizm im. Szkolnictwo, marsz przez instytucje osiągnęli w 95%. Także szkoły, koledzy, średnie szkoły są opanowane. Prasa, gazety, telewizja, no to wszystko jest opanowane przez lewicę. I oni w zasadzie no mówią slogany, ale jeżeli chodzi o ekonomię, jeżeli chodzi o normalnych ludzi, którzy chcą pracować uczciwie, którzy chcą płacić podatki, którzy chcą normalnie żyć, no to tam nic nie było. No, to może spowodować, to ma szansę dla partii republikańskiej, żeby jednak pokazać, co partia republikańska, konserwatyści, czyli Bóg, honor, ojczyzna, ma do zaoferowania, w przeciwieństwie do tych planów pięcioletnich socjalistycznych, no bo oni socjaliści po prostu to jest jedno wielkie państwo. Oni chcą upaństwowić wszystko, oni chcą robić, no kołchozów to może nie, no ale wszystko ma być prowadzone przez rząd centralny, przez komitet centralny, przez zarząd centralny, to wszystko ma być
pilnowany przez urzędników, przez polityków. Wszystkie decyzje lokalne będą prowadzone centralnie i tak dalej, i tak dalej. No oni widać na przykład nienawiść do tych, do ropy, do oleju, do wszystkich tych skarbów kopalnianych, no to nienawidzą to. Wiadomo, że socjaliści no, uwielbiają wyższe podatki, na wyższe podatki no to prędzej czy później schodzą do ludzi, którzy niżej zarabiają, no, ale to odpowiedź socjalistów, no to jest opodatkowywanie dla wszystkich, no i regulacje w każdej dziedzinie, gdziekolwiek można na coś zrobić, no to chcą regulować i to po prostu zabija jakąkolwiek aktywność i chęć i możliwość zarabiania, no bo to jednak chcą dyktować jak sprawy zdrowotne mają być prowadzone. No na razie w Ameryce są prywatne ubezpieczenia, tak szczerze powiedzieć, no to jeżeli ktoś zarabia, no to pracodawca płaci około 20 tysięcy rocznie ubezpieczenia zdrowotnego dla rodziny. To jest $10 na godzinę. Poza tym, co płaci na godzinę. Także jeżeli ktoś zarabia $10 na godzinę, czyli 20 tysięcy rocznie, albo $20 na godzinę, czyli 40 tysięcy rocznie, no to jeżeli pracodawca płaci następne 20 tysięcy dla dzieci czy żony, no to jest $10 na godzinę. Także to są spore pieniądze. No i setki milionów Amerykanów ma te prywatne ubezpieczenie. No są różne komplikacje w wypadku tam zmiany pracy i tam bezrobocia i tak dalej, i tak dalej. No ale upaństwowienie tego to wcale nie będzie tańsze niż te 20 tysięcy. Będzie zdecydowanie droższe. No i ludzie, którzy nie pracują, też do jakiegoś stopnia będą otrzymywali. No w Ameryce trzeba pamiętać, że dzieci mają ubezpieczenie, tak samo emeryci mają ubezpieczenie, także tylko ten środek w zasadzie musi pracować, żeby mieć ubezpieczenie. No albo jak ma forsę, no to może wykupić prywatnie. Trump, tak jak wszyscy poprzednicy, no ten druga kadencja to zawsze jest taka sobie. Ostatnim, który wygrał, no to był Ronald Reagan, bo wtedy był boom ekonomiczny, no i do tego jeszcze dochodziło Soviet Union, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, no i ten cały upadek, no i ta walka, ta zimna wojna i tak dalej, i tak dalej. Trump będzie musiał pokazać, że jednak no, będzie kontynuował to, co obiecał, te wszystkie rzeczy, które obiecał, no i musi dodać jeszcze jakieś nowe zagadnienia, żeby przekonać, bo ci hardkorowi ludzie, którzy głosowali na niego, to będą głosowali, no ale ludzie muszą popatrzeć. Największym takim problemem to jest prawo i porządek, bo teraz to, co socjaliści doprowadzili, to jest po prostu makabra. To w tych miastach gubernatorzy, co oni robią, popuścili tym anarchistom, to zniszczenia są milionowe, zniszczenia są miliardowe, no i ludzie już są chorzy są, tyle tylko, że mimo wszystko to też są hardkorowi socjaliści, demokraci, no i tak jak komuniści w Polsce w łagrach czy na Kołymie, na Syberii umierali, wierzyli w Stalina, no to tu jest to samo, ci ludzie po prostu mają, przepraszam, spalone budynki w sąsiedztwie, no ale nic nie powiedzą na swojego socjalistycznego, demokratycznego gubernatora. Ogólnie no, wyborcy wiedzą, że cała ta koronawirusa, no to nie jest jego wina. No i Trump będzie podkreślał, że zrobił co mógł, łącznie z tym zamknięciem granic, z tą dystrybucją środków ochronnych, tych wszelakich
maszyn, no i cały ten te ośrodki badawczo-rozwojowe, które zaczynają być organizowane i zostały organizowane na tematy tych szczepionek. Wiadomo, że wyborcy rozumieją, że Trump ekonomicznie no to ma większe zrozumienie niż Biden. Ta recesja pandemiczna prędzej czy później się skończy, no i w sumie Biden to nie jest wykwalifikowany, czy nie rozumie tego wszystkiego, jak to powinno być zrobione. Polityka Trumpa w takich te najróżniejsze sprawy podatkowe czy deregulacje, no i energia, która w zasadzie uwolniła Amerykę od Arabii Saudyjskiej, od wszelakich innych środków dla tej ropy, to te odkrywkowe, te łupkowe wszystkie produkcja, no to jest nieprawdopodobna. W czasie pierwszej kadencji Trumpa no ludzie zaczęli pracować. Ludzie, szczególnie ci najmniej wykwalifikowani, zaczęli sporo zarabiać. Wśród czarnych bezrobocie było 5% za Trumpa. Wtedy, kiedy za Obamy, za czerwonego Obamy, było 8%. Także Obama socjalistyczny, po prostu on tylko mówi tak, zabieram bogatym, daję biednym, a za Trumpa jest biedni, niech zaczną pracować i niech będą dumni z tego, że pracują. No i to są właśnie te dwie różne strony. Socjalizm Obamy czy Bidena, to on ciągle chce dawać rybę, którą zabrał komuś innemu. Republikanie, konserwatyści mówią, każdy może pracować i każdy może być uczciwy i honorowo płacić podatki. Biden ma plany $3-4 triliony w podatkach. No tak, te 3-4 triliony w podatkach, no to 1% na górze nie zapłaci. To musi zapłacić, powiedzmy, 50% społeczeństwa. Czyli wszyscy ci, którzy płacą podatki, no bo połowa Ameryki nie płaci podatków, czyli te parę trylionów, no to pójdzie z tej połowy, która płaci podatki, no i trafi do tych, którzy nie płacą podatków. Także to jest taka redystrybucja. Biden i socjaliści, oni uwielbiają mówić o tym, że będą budować mosty i autostrady i tak dalej, no ale te wszystkie regulacje wprowadzone przez Clintona, wprowadzone przez Obamę, no to na poziomie federalnym, to w jednym przypadku, to jest taki sławny przypadek, że 12 mil, czyli powiedzmy tam 18 kilometrów droga miała być remontowana i to się już ciągnie od 13 lat. I to zbudowanie tej drogi zajmuje rok na 1,5 kilometra. To jest po prostu nieprawdopodobne. No i w lipcu Biały Dom i Trump, no w zasadzie poskładał wszystkie te regulacje środowiskowe ze wszystkich tych urzędów, no i zrobił taki ogólny ekspresowe załatwianie spraw, bo do tej pory, no to w każdy urząd, każde miasteczko, każde ministerstwo miało coś do powiedzenia i to wszystko się ciągnęło właśnie, powiedzmy, te przysłowiowe 13 lat. Bandyterka w miastach szczególnie, to jest poważna sprawa. No to nie jest tylko kwestia prawa i porządku. No prawo i porządek jest zwalczany też przez gubernatorów socjalistycznych, no bo oni mówią, że to jest przemoc. No ale mieszkańcy są zdenerwowani. No Trump musi też popatrzeć, czy zrobić. No normalni ludzie muszą popatrzeć jednak, że wykształcenie. Demokraci no mają rację, że wykształcenie jest ważne, no ale to Trump musi zacząć, no i zaczyna. Konserwatyści proponują właśnie szkoły
szkoły zawodowe, technika zawodowe, no i jakieś takie wykształcenie, żeby mieć fach w ręku, no bo za dużo ludzi w Ameryce jest na garnuszku państwa, no i jest na garnuszku państwa, no i jest wściekła, że jest na garnuszku państwa. To jest właśnie ten problem socjalizmu, że oni dają garnuszek i ludzie, którzy mają garnuszek, są zdenerwowani, że jest tylko garnuszek, tak? I to jest ten problem socjalizmu. W 2017 roku Trump wprowadził najróżniejsze takie strefy podatkowe, gdzie jeżeli przedsiębiorstwo tam otwierało się, czy budowało fabrykę, czy robiło jakieś inne rzeczy, no to w sumie były jakieś nieprawdopodobne zniżki podatkowe federalne i stanowe, żeby wprowadzić jakiś te życie w niektóre te rejony. No, Biden na pewno tego nie zrobi, no bo oni jednak chcą te podatki mieć. Pod względem ubezpieczenia społecznego, takiego ogólnego, Republikanie nie za bardzo się zgadzali z tym tak zwanym Obamacare, czyli to jest bardzo subsydiowany system zdrowotny, no ale jest włączony w te prywatne ubezpieczalnie. Także ludzie, którzy powiedzmy pracują, tak jak wspominałem, zarabiają 40 tysięcy rocznie, no to firma płaci powiedzmy 20 tysięcy, no to samotna osoba może wykupić ubezpieczenie miesięczne za około $600, czyli powiedzmy 7 tysięcy, no ale ktoś, kto pracuje, zarabia tam kilka czy kilkanaście nawet tysięcy, no to dostanie kredyt w dolarach, czyli to jest ten kredyt podatkowy, około $400-450 z 600, tak? Także powiedzmy prywatna osoba, jeżeli sama się ubezpiecza, no to ubezpieczenie zdrowotne kosztuje około tam $200 miesięcznie. Także to nie jest aż tak strasznie dużo. To powiedzmy 2-3 tysiące za ubezpieczenie w miarę. No są tam różne te jak się idzie do lekarza, no to trzeba zrobić ten copay, czyli taki zadatek za $20-30, no ale to jest. Trump i Republikanie no nie będą raczej nic zmieniać, tyle tylko, że mogą zaproponować ten większy ten wybór prywatnych ubezpieczeń, no bo to powoduje niższą cenę. Trump oczywiście będzie w czasie tych spotkań mówił o emigracji. No, emigracja w Ameryce się nie udała. Jak się tak popatrzy, powiedzmy, na emigrację, czy w Kanadzie, czy w Australii, no to ona jest bardzo kontrolowana. Tam nikt o tym nie mówi, o tej kanadyjskiej, czy w Nowej Zelandii. Jest to pilnowane, jest to kontrolowane, wpuszczają tych ludzi, których chcą, którzy mogą coś wprowadzić dla społeczeństwa. W Ameryce po prostu te otwarte granice i ten napływ ludzi już od 30 lat w sumie to było parę tych amnestii, no to jest to delikatna sprawa, no ale każdy kraj chciałby, każdy obywatel by chciał, żeby to było bardziej kontrolowane. No, przykład Australii czy Kanady, jeżeli byłby taki w Ameryce, no to nie byłby taki zły, tak? Także w Ameryce nikt nie jest przeciwko emigracji, tylko w Ameryce większość ludzi, no i emigranci sami w sobie, którzy przyjechali legalnie, no też są przeciwko nielegalnej emigracji, no bo jednak bez tej kontroli, no to nie da rady. Na pewno Trump jest lepszym prezydentem niż Biden mógłby być. Także jeżeli Polaku czy Polko, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, możesz głosować, to nie głosuj na socjalistów 3 listopada, głosuj na konserwatystów. Bóg, honor, ojczyzna. Zdrowia,
Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.